chcemy przybliżyć Państwu ten temat jednak w innym wydaniu. O bardziej szerokich horyzontach na głębokich wodach morskich we Władysławowie, które można śmiało nazwać polską stolicą wędkarstwa morskiego. Słuchajcie, dzisiaj zupełnie inny film niż tradycyjny, z tego względu, że dostaliśmy zaproszenie na taką prapremierę filmu o Władek Team. Tak to wygląda, zobaczcie, coś takiego. Piękne takie zaproszenie i w środeczku mamy takie coś. Także szybko się przybieram, lecimy do Władysławowa na premierę filmu o klubie Władek Team. Nie widziałem go. Wy też nie widzieliście. Zaczynamy. Rozwijamy się cały czas, jak możemy, do przodu. Nawiązaliśmy współpracę ostatnio ze Stowarzyszeniem Gaszówska Norda. Pierwszym projektem właśnie jest ten nasz film. Jest to film opowiadający o naszej historii, o naszej działalności, o pokazaniu piękna i uroku ziemi puckiej, kaszubskiej, jak i nadmorskich naszych władysławowskich plaż. Naprawdę, przynajmniej mam taką nadzieję, bo muszę Państwu powiedzieć, że ten film to będzie zaskok dla nas wszystkich, poza chyba realizatorem i producentem. Tylko oni ten film widzieli. My tego filmu nie widzieliśmy, nie wiemy, co na nim będzie. Aż się boję. Także podjęliśmy ryzyko. I proszę Państwa, zanim obejrzymy ten film, chcemy tutaj podpisać porozumienie ze Stowarzyszeniem Kaszubska Norda na temat dalszej współpracy, na temat dalszych doskonałych projektów promujących naszą ziemię, nasze hobby, nasze zainteresowania. Któż z nas choć raz w swoim życiu nie miał styczności z wędką? Czy to przypadkowo, czy jako dziecko z tatą lub dziadkiem? Chcemy przybliżyć Państwu ten temat jednak w innym wydaniu. O bardziej szerokich horyzontach na głębokich wodach morskich we Władysławowie, które można śmiało nazwać polską stolicą wędkarstwa morskiego. Dzięki istniejącemu w nim sportowym klubie wędkarstwa morskiego Władek Team. Jacku, wspólnie żeśmy zaczynali, nie? No tak, wspólnie. Twój pomysł, moje jakieś tam, załóżmy, wsparcie, bardziej takie logistyczne, znajomości kolegów, żeby tą pierwszą grupkę... I doświadczenie. I doświadczenie, tak jest, żeby tą pierwszą grupkę zebrać. No, sam wiesz, baliśmy się troszeczkę, nie? Ale pierwszy ten odzew był, no, niesamowity. Jak żeśmy się tutaj dwóch spotkali tego 15 grudnia, nie? Siedzimy we dwóch naraz, 16, 17, 18 osób jeszcze dobiło, no... Ja byłem w szoku, nie? Jednak myślę, podjęliśmy chyba dobrą decyzję, bo tak patrząc teraz z perspektywy czasu, paru iluś tam lat, wędkarze morscy potrzebowali jakiegoś klubu, który by ich zrzeszył, gdzie wspólnie byśmy tą pasję realizowali, nawzajem sobie pomagali. No i przez te ileś tam lat udało nam się zrobić ten klub. Ile? 106 mamy członków już, prawda? I to nie tylko... W sumie chyba najmniej tutaj mamy z terenu Kaszubszczyzny ludzi, ale masę ludzi mamy, no, z całej Polski. Także wiadomo, i polonusów mamy, którzy nie zawsze są na zawodach, nie zawsze są z nami, ale sercem zawsze są. I to jest efekt dzisiejszego spotkania, ten filmie, który opowiada nasze dzieje, naszą przeszłość. W pewnym sensie także przekazuje już przyszłość, co dalej będziemy robić. Mam nadzieję, że będziemy się cały czas rozwijać. W sumie co roku coś nowego, ileś kroków robimy do przodu. I myślę tak, że będzie jeszcze długo, 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 bardzo długo. Poznajmy niektóre osoby zaangażowane w działalność klubu, który pozwala realizować pasje wędkarskie. Nazywam się Androżak, jak widać, jestem z Gniezna. Do klubu Władek Team wstąpiłem zupełnie z przypadku, to znaczy mieszkam na bierze po jezierzu Gnieźnieńskim i w zimowy wieczory, gdzie jeziora są zamarznięte, wszedłem na YouTube i zacząłem oglądać debatę Morskiej TV Władek Team. No i to mnie zainteresowało, wędkuję od 60 prawie lat, ale nigdy nie wędkowałem nad morzem. Spodobał mi się surfcasting,
I właściwie dzięki temu, że tutaj jest taka opieka ze strony klubu, mogłem wdrożyć się w to wędkowanie na zasadzie surfcastingowej czy spingu morskiego. Nazywam się Paweł Neugebauer. Jestem prezesem Stowarzyszenia Kaszubska Norda, który wspólnie z tym wspaniałym klubem Władek Team podpisał dzisiaj porozumienie partnerskiej współpracy. No oczywiście przed nami dużo zadań, dużo realizacji. Pierwszym naszym krokiem było wykonanie tego filmu podsumowującego waszą działalność i pokazanie ludziom, co tak naprawdę robicie, jaki kawał roboty robicie. Z tego co wiem, to nie jesteś wędkarzem. Jak się składało taki film, gdzie cały czas ktoś łowi? No to nie twoja bajka. Tak, to nie moja bajka, jednak zajmuję się takimi rzeczami zawodowo. Współpracując oczywiście z różnymi operatorami, z montażystami, nie jest to tak, że to ja wszystko wykonuję. Staramy się tworzyć konkretne filmy z konkretnym przekazem, żeby jak najlepiej widz, który to ogląda lub nie zna tematyki wędkarskiej, chciałby tego posmakować. No dobra, to ostateczne pytanie. Wszyscy przebieramy nóżkami. Kiedy ten film będzie w tym Polsat Play? Według wstępnych rozmów najszybszy termin możliwy to jest 31 grudnia. Jednak jeśli coś się zmieni i tam też jest jak w kalejdoskopie, więc może to wejść szybciej w ramówkę. Jednak z oficjalnych informacji, które otrzymałem na dzisiaj, będzie to 31 grudnia. Z tego, że tą pasją i sercem zrzesza się w sobie, w tym klubie, tyle wspaniałych osób, które nie tylko pięknie realizują tą pasję, ale również dzięki temu, że właśnie macie otwarte serca, możecie wspólnie również pomagać innym ludziom. Ja to zauważyłam, bo na wędkarstwie się w ogóle nie znam, więc ten film trochę mi pokazał, czym się Państwo zajmują, więc zwróciłam uwagę na to, że jesteście po prostu jedną wielką rodziną, która robi dobre rzeczy. Bardzo serdecznie gratuluję, życzę wielu sukcesów, mam nadzieję, że tak będzie, bo widać, że robicie to z wielkim, ogromnym sercem i zaangażowaniem. Wszystkiego dobrego. Mamy stu chyba sześciu członków, zapisują się chłopaki i dziewczyny, coraz więcej z Polski, to fajnie, bo mogą tutaj nasze tereny piękne sobie obejrzeć i na naszych wodach połowić. Idzie to wszystko w dobrym kierunku, rozwijamy się, nawiązujemy nowe współprace z gminami, ze sponsorami. Myślę, że będzie fajnie w przyszłym sezonie. Ten film też pokazuje ludziom, którzy nie są związani z wędkarstwem, mają pojęcie o wędkarzach takie, że siedzą sobie po prostu na plaży i łowią, a my robimy dużo więcej. Chcieliśmy właśnie tym reportażem pokazać, że klub działa prężnie też, jeżeli chodzi o pomoc ludziom potrzebującym. Działamy również prospołecznie bardzo i działamy rodzinnie, prorodzinnie. Młodzież jest zakochana w smartfonach, my próbujemy ich od nich odciągnąć. Wiele zapytań od rodziców, jak to wygląda w klubie, staramy się pomóc im, czy mamy instruktorów. Oczywiście odpowiadamy, no chcemy jak najwięcej młodzieży, mamy gro fajnych zawodników, dobrych zawodników, którzy się mogą zająć i zajmą się nimi, pokażą, żeby ich po prostu też odciągnąć na łono natury z domu, sprzed komputera, sprzed smartfona. Niebawem zawody, takie największe zawody, jeżeli chodzi o wędkarstwo morskie, wędkarstwo surfcastingowe, powiedz trzy słowa. No tak, to jest trzecia edycja Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski w surfcastingu. No, na dzień dzisiejszy jest zapisanych 70 osób, ale zapisy jeszcze trwają. Myślę, że to zawsze tak jak jest tradycyjnie, że na sam koniec zapisów najwięcej się ludzi zapisuje. Mamy zawodników i z Niemiec, i z Polski, i z całej Polski. Także zapraszam jeszcze chętnych, którzy nie zdążyli się zapisać, jeszcze można. Nagrody, około 25 tysięcy przeznaczonych środków na nagrody. Będzie bogato i będzie na pewno super. A ja tylko dodam, że cały ten film będzie można zobaczyć oczywiście w Polsat Play gdzieś tam pod koniec grudnia, natomiast jeżeli ktoś by chciał szybciej go zobaczyć, to zapraszamy właśnie tam u góry, wyświetla się link, no i tam będzie publikacja w sobotę, więc no, za parę dni. Zapraszamy. Zapraszamy.